Siemanko widzowie, witajcie, bo w tym odcinku wytłumaczę się, dlaczego mnie nie było przez 2 dni. Zaczynajmy, przejdźmy do filmu, ja już nie przedłużam więcej. Dobra, także tak. Na pewno pierwszą rzeczą, z której chcę się wytłumaczyć, to dlaczego mnie nie było. Przejdźmy sobie do karty społeczności, która wytłumaczy nam również tutaj dużo bardzo rzeczy. Karta społeczności, wrzucona 2 dni temu dokładnie, brzmiała, jaką grę chcecie zobaczyć na kanale. No i wtedy po prostu wrzuciłem tą ankietę, w sumie to posta bardziej. No i dalej oczywiście czekam, żeby ktoś jeszcze zagłosował. Dobra, ale rzeczą jest taka. Już się tłumaczę, dlaczego mnie nie było. Ogólnie załączam wam zdjęcie teraz, w montażu to zrobię, jak wyglądał repertuar. No i ogólnie tak wyglądał repertuar, jak widzicie, wszystko było zawieszone. Teraz repertuar wygląda w ten sposób, gdzie po prostu jest już wszystko, no, normalne są filmy. Filmy będą się pojawiać praktycznie teraz, no, tak jak widzicie, w repertuarze w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Prawdopodobnie wakacje, słuchajcie, chociaż do wakacji jeszcze strasznie długo, to na pewno zrobię jakiś tutaj, nie wiem, no, ogólnie na wakacje będziecie mieli lepszy mój kanał, ale nie gadam o wakacjach, bo proszę sobie zobaczyć, no, do wakacji jeszcze trochę daleko i mamy ogólnie, znaczy, no, do wakacji, no, ja w sumie, no, to wy macie już chyba wakacje, znaczy, no, mamy po wakacjach, nie wiem, szczerze, bo ja się nie znam, ale ogólnie kanał teraz, filmy, już nasze też wytłumaczę, dlaczego filmy nie będą codziennie. Ogólnie jeszcze, no, tak naprawdę nie wiem. Po zagłosowaniu, jeśli będzie 5 głosów na tej ankiecie, to wtedy będę prawdopodobnie wrzucać filmy codziennie, ponieważ zobaczymy. Na obecną chwilę wiem, że na pewno nagram City Skylines. Ale piszcie, co chcecie jeszcze zobaczyć na kanale. Także tak, wytłumaczę się, dlaczego mnie nie było. Słuchajcie, wylądowałem w szpitalu. Tak, to nie jest żart, kompletnie to nie jest żart. Niestety nie powiem wam, z jakiej to było przyczyny, ponieważ sam przyczyny nie znam ogólnie. Wypuścili mnie dzisiaj, bo nic się ze mną nie działo takiego, co byłoby jakieś niezapokojone, czy tam, co tam, nie wiem, jak co ja mówię w ogóle. Przepraszam, ale jestem dopiero ogólnie, no, jakieś może 7 godzin temu wyszłam z tego szpitala, dlatego, no, przepraszam was, że jeszcze filmiku nie wrzuciłem, ale teraz chciałbym powiedzieć jedną rzecz, która mnie bardzo zadowoliła. Goat Simulator 3, odcinek pierwszy. Odbiór mamy tutaj aż 201 wyświetleń oraz 4 łapki w górę. Bardzo wam dziękuję za taki odbiór, ponieważ szczerze nie spodziewałem się, że jakikolwiek mój film będzie miał powyżej 50 wyświetleń. Bo ogólnie zaczynam dopiero z YouTube'em, dlatego tak naprawdę co rok mam plan robić lepsze filmy, uczyć się. Na obecną chwilę niestety, ale no, jeszcze tak dobrze filmów nagrywać nie umiem. Ogólnie powiem wam, jak zaczęła się ta cały mój pobyt w szpitalu. Także tak. Zaczęło się to od wtorku. We wtorek zaczęło mnie coś boleć, nie wiem, co to dokładnie było. I niestety też, no, powiedzieć nie mogę, bo nie znam, co to było. Nie wiem, co mnie bolało tak naprawdę. Ogólnie nie zmartwiłem się tym, ponieważ bolało mnie to, no, jeszcze mało. Dlatego nie poszłam ani do lekarza, nic, bo myślałem, że sam przejdzie to. Ogólnie nie przeszło.
piszcie w komentarzu, kto oglądał ten film do tego momentu. Pisze. Hashtag powrót w komentarzu. No i ogólnie tak. No właśnie tak to się zdarzyło. Dokładnie chyba ten czwartek bodajże wylądowałem w szpitalu. No niestety. Tak naprawdę wrzuciłem ankietę. Ta ankieta ma tutaj też dużo właśnie do tej sprawy, ponieważ wrzuciłem ją 2 dni temu. Ponieważ wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wyląduję w szpitalu. Ogólnie leżałem. Na szczęście tylko 2 dni, ale no, nie lubię ogólnie szpitali. Piszcie, czy też nie lubicie szpitali. Dobra, nieważne. Teraz ogólnie już za niedługo, znaczy w sumie ten film jest taki pogadankowy bardziej. Wytłumaczyłem się właśnie z tego, dlaczego nie nagrywałem przez 2 dni. No i ostatnią informacją, którą bym chciał powiedzieć, to, że prawdopodobnie w środę będzie pojawiać się live od 17 do 18. Mam plan po prostu robić te live też codziennie, ale nie wiem, czy mi się uda, bo też ogólnie będę musiał filmy montować i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Także co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli macie do mnie jakieś pytania właśnie też, których nie poruszyłem w filmie na temat właśnie no, mojego pobytu w szpitalu, to piszcie w komentarzach. Ja chętnie odpowiem Wam i pozerduszkę komentarz. Jeśli pod tym filmem będzie, nie wiem, dajmy 5 łapek, to już w poniedziałek zrobię kanał. No, w poniedziałek zrobię kanał reakcjami. Chciałem to powiedzieć. Także tak. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Dzięki. Piszcie, jakie też gry chcielibyście zobaczyć spoza ankiety, którą wrzuciłem. No i co? Dzięki. Do zobaczenia w kolejnych filmach, już normalnych. I jeszcze taka końcowa informacja. Czuczu Charles prawdopodobnie pojawi się w niedzielę. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia. Cześć. No i Eluwina!